Cześć, siemanko moi kochani, witam was jakże bardzo, ale to bardzo serdecznie w odcinkach, których nie było już od 1000 lat, a mianowicie z drabki. Dzisiaj przygotowaliśmy sobie 20 sztuk kieszonkowego. Główna wygrana to aż 100. Mamy bardzo dużo takich wygranych, tak? 31,5 tysiąca ucinając 2-0. Tak więc bez zbędnego przedłużania i czynienia rzeczy długich krótkimi, a krótkich długimi. Łapka w górę, jeżeli chcesz więcej, i lecimy. Komentarze również mile widziane. W ogóle co my szukamy? Zdrab kieszonkę, znajdź banknociki pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną kwotę. No spoko. Nie wiem jak będzie ze stabilnością mojego tymczasowego statywu, ale wiem za to, że mamy pierwszą złotówkę. Dwie dychy wydane oczywiście. Samolot. I bank, tak więc. Złotóweczka pierwsza jest. Niestety na dość niskiej wysokości, niewielkiej wysokości umiejscowiłem mój sprzęt do nagrywania. Nie chciało mi się rozstawiać statywu, softboxa i tak dalej, więc no więc tak trudniejsze warunki, ale za to macie chyba pierwszy w historii unsdrapking w 4K po prostu. Budżet większy na przesłanie tego przez internet, aniżeli na same zdrapki. Zobaczymy, jak bardzo nam się to zwróci, jak bardzo nam się to opłaci. Póki co druga zdrapka w plecy. Czyli cóż, dajcie znać ogólnie, co tam u was słychać generalnie, jak tam wam idzie, bo ostatnio dużo systemów, dużo innych rzeczy było gdzieś tam na moim kanale, a nie było zbyt wielu zdrapek. Myślę, że jest pewna szansa na powrót, tym bardziej, że w poście konkursowym, o którym zresztą wam pragnę przypomnieć, a właściwie filmiku konkursowym, w komentarzu zgłosił się tak jeden tutaj z widzów, którzy już trochę są aktywni, trochę uczestniczą, i pan Zbigniew Starodub, który to zadeklarował wykonanie, czy też załatwienie drapaka w technologii druku 3D indywidualnego, więc no jakby się chłopak wywiązał, jeżeli się wywiąże, no to będzie nowa jakość drapania. Ale co z tego, jak stare wygrane wciąż. No tak więc zachęcam do odwiedzenia, zobaczenia postu konkursowego. Ja chyba tak patrzę, że jak się dobrze zaczęło, tak słabo się rozkręca. Gwiazdeczka i worek. A wracając do postu czy tam filmu konkursowego, to do wygrania jest aż 100 zł polskich w paczce zdrapek. Tak więc warto, zachęcam. Zresztą nie będę wam robił odnośników, wiecie gdzie szukać, wejdźcie na kanał. Koniecznie też zajrzyjcie na inne filmy, gdzie będą zarówno, czy są już zarówno zdrabki, jak i systemy lotto. Ostatnio poszerzamy content coraz mocniej. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że mi się średnio chce komentować te... O, chciałem powiedzieć żałosne zdrabki, już się obroniło, druga złotówka wygrana. No ale... No ile też można tak odczytywać w kółko te same symbole, tak więc cóż, idziemy powoli też do... No może nawet nie powoli, 6,5 tysiąca subów wpadnie w prawdopodobnie w ciągu tygodnia. A nam wpada kolejna złotówka. No czyli co, czyli można śmiało powiedzieć, że powoli idziemy po co najmniej 7, jak nie dyszkę jeszcze w tym roku. Subskrypcji po 400 osób miesięcznie dołącza. A jak was interesuje na przykład, jak bardzo się to przekłada gdzieś tam na monetyzację, takie 100 tysięcy wyświetleń już z kawałkiem miesięcznie, to zachęcam was do obejrzenia filmu ostatniego, zresztą który się dzisiaj ukazał, ewentualnie wczoraj, zależy kiedy mi się to wszystko zuploaduje. W końcu pierwszy opening z drapek 4K. Gdyż po prostu, no macie tam proste informacje, tak? Statystyki kanału, jak urosły suby, jak urosły wyświetlenia, ile to też pieniążków daje. I czy to, czy jest tak, że na przykład ludzie, których oglądacie ze zdrapkami, kanały zdrapkowe, które mają znacznie więcej wyświetleń niż mój, bo dla mnie zdrapki tak to już tylko pewien element luźny, całkiem luźny. No czy te inne kanały to zarabiają sobie na tych zdrapkach, czy raczej dokładają, mając wiadomo jakie wyświetlenia. No, łatwo sobie zobaczyć i przeliczyć. Tak więc zachęcam do odwiedzin, a kolejna zdrapka poszła. No ale mamy jeszcze kilka, dwie dychy wydane, tak więc może jeszcze się zwróci. W końcu aż 31 tysięcy zdrapek po
Tuwie, ponad 31. I powiem wam szczerze, a zresztą zobaczmy w ogóle, czy jest więcej niż 4 gry. Nie, nie ma, są tylko 4, czyli dobrze drapię od początku. No nie wiem, może jak będzie w sumie odpowiednio, nie, 100 łapek w górę pod tym filmem. No, kolejny Z. 100 łapek w górę pod tym filmem, to na pewno tworzymy kolejną paczkę, powiedzmy w ciągu tygodnia. Pod tym kątem, że no wypadałoby w końcu trafić główną wygraną, prawda, w jakiejś zdrabce. Tak więc znowu załóżmy 100 łapek w górę, to kolejna paczka za dwie dychy. Dla was wiem, że nie jest to nieosiągalne, jak najbardziej. Co to jest? Banki, słońce. Jest złotóweczka. Oczywiście ja też tak zakładam, już pesymistycznie, tak? No ale widzę, że bodajże 3 zdrabki do końca, że tutaj się nie trafi główna wygrana i dalej lecimy z kolejną, ale nawet jakby się trafiła, na co bym się zresztą nie obraził, to tak czy inaczej 100 łap w górę daje nam kolejne zdrapeczki, kolejną paczkę, powiedzmy 20, żebyśmy w końcu trafili tą główną wygraną. No nie wierzę, że wykupując pół nakładu nie trafimy chociaż raz. O, ze stówą to od razu słońce, nie? Zamiast coś mądrzejszego. Gwiazdeczka i przechodzimy płynnie do ostatniej zdrabki. Teraz, nie wiem, jakieś czarowanie. Dawajcie łapę w górę albo napiszcie w komentarzu hashtag wygrasz, hashtag wierzę. Zresztą 100 łapek i kolejna paczuszka pójdzie. A tymczasem, uwaga, ostatnia szansa. Wszyscy trzymają kciuki, chuchają na monitory. Niestety. Dobra, czyli znowu nie czyniąc rzeczy krótkich długimi. Dwie dychy wydane. Tutaj mamy to, co pójdzie na opał. A uwaga. Złotówka, 2 złote, 3 złote, 4 złote polskie, 5 złotych polskich, moi kochani, czyli minus 15, ale nie poddajemy się. Zachęcam ostatni raz do wszelkich aktywności. Łapy w górę, subskrypcje, komentarze. Mail kontaktowy w opisie, jakbyście mieli jakieś pytania, pomysły na odcinki i tak dalej. Przy 100 łapkach robimy kolejne 20. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.